Tak, wiadomo, bardzo chcielibyśmy zakończyć tą rundę zwycięstwem i pozostać właśnie na tą przerwę z takimi fajnymi gdzieś tam myślami. Ale mamy świadomość dokładnie, no, gramy z liderem na dzień dzisiejszy i przed meczem to Lechia jest faworytem i nie będziemy tego ukrywać, jednakże my znamy swoją wartość i z meczu na mecz gramy coraz lepiej. I chcemy na pewno z każdym kolejnym meczem stawiać kolejny krok do przodu i chcemy to zrobić z Lechią, także okej, Lechia jest faworytem, jednak my znamy swoją wartość. Trener mówi, że Bartek Rymaniak też to podkreśla, że będzie na pewno gra taka jak w tych poprzednich meczach tutaj w Kielcach, czyli ofensywna, agresywna, wysoki pressing i będziecie się starać dominować nad rywalem. Tak, i to nie zmieni się w żadnym meczu, niezależnie już z jaką drużyną będziemy grali, to tak to będzie wyglądać, bo to jest nasz styl. My nie zamierzamy się oglądać na to, jaki jest przeciwnik, tylko zamierzamy narzucać właśnie swój styl, nasze tempo i chcemy dominować dokładnie w każdym meczu. Wiadomo, że boisko wszystko weryfikuje, jednakże robimy wszystko, aby przez większość części meczu już tak to wyglądało. Co powiedzieć, Rafał, bardzo wysoką formę, bo chyba wydaje się, że to taki chyba najlepszy moment dla ciebie od momentu przyjścia do korony. Wróciłeś na tą swoją dobrą pozycję, lewą stronę obrony, ale tak jak nawet ten mecz w Poznaniu pokazał, że tam często byłeś i skrzydłowym, i zdarzało się, że i do środka zbiegałeś, więc tutaj dużo, widać, że ta zmiana trenera też chyba podziała na ciebie bardzo korzystnie. Tak, to właśnie zmiana trenera to była też dla mnie zmiana pozycji, z czego bardzo się cieszę. Też trener preferuje bardzo ofensywny styl gry, co mi też odpowiada, bo dzięki temu my, boczni obrońcy, mamy wiele miejsca, możemy wiele pokazać tak naprawdę. A jeśli chodzi o moją formę, to nie wiem, czy jest wysoka, na pewno ja nie jestem zadowolony i mam nadzieję, że po dobrze przepracowanym teraz okresie zimowym będzie zdecydowanie lepsze, bo wiem, na co mi stać i na pewno to jeszcze nie jest to, a chcę jak najwięcej dawać drużynie. Rafał, komplementuje Cię Sławek Peszko. Rozmawialiśmy i zapytaliśmy, kto tak się w koronie teraz wyróżnia. To przed meczem powiedział, że Rafał Grzelak i powiedział, że ubolewa nad tym, że będzie grzał na jego stronie, że iskry będą się sypać w sobotę. No, na pewno będą się iskry sypać. Wiadomo, że Sławek Peszko to jest jakość, tak? Więc fajnie będzie się zmierzyć też na stronie ze Sławkiem. Ja jeszcze pamiętam, kiedy ja byłem juniorem tak naprawdę, wchodziłem do drużyny Wiśle Pusto, on był tam gwiazdą. Także spotkamy się po kilku czy kilkunastu latach i czyli koleżeństwa na fajny mecz boisku raczej nie będzie. będzie, a ostra walka. Ostra walka, wiadomo, jak zawsze. Z drugiej strony ten potencjał ofensywny Lechii jest bardzo duży, bo i pan Szał, jeden, drugi, pewnie Klasić, Mila może zagrać, Kuchcik, więc tych piłkarzy ofensywnych, na których trzeba będzie uważać, bo w waszym też tam formacji defensywnej jest wielu. Tak, dokładnie. No Lechia, wiadomo, jak Lechia gra bodajże trójką z tyłu, czasami rolę tych wahadłowych pełnią tak naprawdę skrzydłowi. Może jest jeszcze do tego jeden defensywny, chociaż nie we wszystkich meczach. Także Lechia ma bardzo, bardzo dużą siłę ofensywną. To prawda, ma kreatywnych zawodników i są piekielnie mocni. Jednak coś kosztem czegoś, moim zdaniem, tak? Jeśli atakujesz bardzo mocno, to gdzieś zawsze zostawiasz te wolne sektory, wolne luki. My na pewno jesteśmy na to przygotowani. Będziemy wiedzieli, jak to wykorzystać. A z kolei nie musi tak być, że Lechia będzie musiała mieć piłkę, bo to my chcemy właśnie ich stłamsić i grać wysokim pressingiem i to my chcemy mieć tą piłkę, także oni mają kreatywnych zawodników, ale jeśli mądrze to podcinamy i złapiemy wysoko, no to może nie będą musieli korzystać z tej piłki. Po tym meczu od razu rozpoczynacie urlopy, bo wyjątkowo krótkie, bo to jest tak naprawdę chyba niespełna 3 tygodnie i 9 stycznia melduje ci się na pierwszym treningu, więc pewnie też tam regeneracja będzie istotna. Tak, regeneracja będzie istotna. Dokładnie. Kończymy chyba w niedzielę, jeszcze jest taki mecz sparingowy dla części zawodników. Rozpoczynamy urlopy. Będzie tak naprawdę chwila przerwy, bo jeszcze dostaniemy rozpiski z treningami, z jednostkami treningowymi, aby podbudować właśnie jeszcze
tu fizykę i wchodzimy 9 dokładnie i zaczynamy ciężką pracę.